Daniela nie ma. I Adam. Okej, okay, 5. Paulina to jest nasza koleżanka z klasy, która też się dobrze uczy teraz. Nie może chodzić, tylko jedzie na wózku. Myślę, że będzie chodzić. Ja też. Ja też. Ja też. Ja też. Smutno bez ciebie. O, bardzo dobrze. To jest Doryska, to jest Korynska, a to jest Jońska. Michał, to musisz mi wytłumaczyć, czy to ma być takie arena? Raczej no, chyba normalny las. Wokół nich można jakąś arenę zrobić. Arena, dobra, i co widownie, i za widownią las, tak? Tak. Tak sobie to wyobrażasz? Też można, tak. Albo przed gościami, tymi dwoma. Las można po prostu gdzieś umieścić, żeby było ładnie. Żeby nie było także widownia, las i goście. Fajnie się będą widzieli. Jak sobie to wyobrażasz? Ta widownia taka, żeby była różna. Różna? Różna. Różna. Jeden z kapeluszem, drugi z czapką, trzeci, nie wiem, z butami. A teraz bym powiedział na przykład tego zwycięzcę i tego, co zakładał. To... Zwycięzcę taki dumny, taki no... Uśmiechowy. Niepoważny, wesoły, bardzo wesoły. I taka, nie wiem, uniesiona ręka. Żeby było takie nie. Uniesiona ręka, dobrze. Żeby zwyciężył, tak? Tak. Każdy pretekst dobry, żeby przyjechać w te strony. A wiecie Państwo dlaczego? Z sentymentem wspominam te strony, bo i tutaj kończyłam szkoły, i tu debiutowałam, tu grałam w Starym Teatrze, tu grałam w Nowej Hucie, tu byłam koronowana na rynku jako Miss Juvenalii w 63, ale to było rzeczywiście już w poprzednim wieku, więc to było prawie 100 lat temu. Także bardzo się cieszę, że jeszcze raz mogę się spotkać z Państwem i że jestem znowu na starych śmieciach, że tak powiem. Są różne stopnie spełnienia, sukcesu, popularności, żeby nie mylić, młodym czasem się to bardzo myli, popularność a talent, prawda, to są dwie różne rzeczy. Ostatnio wydaje się, że no, wiadomą rzeczą, że jak się co drugi dzień pokazuje w telewizji przez 3 lata, no to wiadomo, że jest się rozpoznawalnym na ulicy, ale to nie świadczy o tym, że się już od razu jest Cholubkiem czy Tadeuszem Łomnickim, który jest wybitnym aktorem, tylko jest się po prostu popularnym, lubianym, kochanym, mile witanym, ale po prostu popularnym. Ja uzyskałam popularność po tym 40-latku. Rzeczywiście byliśmy rozpoznawalni. Myślę, że taki prawdziwy talent, prawdziwą, rzetelną wiedzę o aktorstwie to uzyskuje się właściwie w teatrze, gdzie trzeba po prostu umieć dużo rzeczy. Umieć mówić, umieć grać, umieć mówić wiersze, mówić tak, żeby było słychać do końca, mieć artykulację. No po prostu dużo przeróżnych tajemnic warsztatowych, których nie musi mieć aktor serialowy. Bardzo dziękuję. No ja dziękuję. Nie spodziewałam się, że tutaj przyjdziemy. Moja przygoda z pocztówką nowochucką rozpoczęła się w momencie, jak spotkałem tą pocztówkę przedstawiającą mój zakład pracy, w którym w tym okresie pracowałem. To jest pocztówka ze Zgniatacza, dawnej Huty Lenina, obecnej ArcelorMittal Steel. Tych pocztówek z kombinatu mam
około 30. To później zainteresowało mnie miasto, w którym mieszkam od 30 kilku lat. Moją najcenniejszą pocztówką nowochódzką jest pocztówka z roku 54. Na tej pocztówce przedstawione są niektóre wydziały w budowie nowej huty, a w latach 50. przecież nie wolno było fotografować zakładów pracy, szczególnie socjalistycznych, takich jakim był kombinat. Bardzo cenne również pocztówki są przedstawiające nową hutę z lat 70. z lotu ptaka. Spotkałem ich tylko dwie czy trzy. Tutaj jest ciekawa pocztówka, to jest 56 rok bodajże. Przedstawia Teatr Ludowy, ale od tyłu. Zbieram również pocztówki związane z nową hutą, ale z okresem przedwojennym. To jest klasztor w Mogile. Pocztówka to jest 1911 roku. Tutaj mam bardzo ciekawą pocztówkę przedstawiającą osiedle Zgody za światem dziecka. Charakterystyczny, może niektórzy pamiętają, charakterystyczny statek kosmiczny, w którym nowochódzkie dzieci bardzo chętnie się bawiły.